Dzisiaj pokażę wam na Xboxie nowa generacja. W końcu się doczekaliśmy, jak sobie zdobyć albo hełm kolosa, albo strój paramedic, bo na nowej generacji na wyłączenie pada nie działa. Tak jak na starej, te wyłączenie pada, żeby zdobyć strój paramedic. Tu zacznę najpierw od hełmu kolosa. Link do akcji wkleję w opisie filmu, są dostępne na Discordzie Ubucha i linki do tych akcji są dostępne na moim kanale, jeżeli wejdziecie w zakładkę społeczność. Ale tak, jeżeli macie zaznaczoną tą akcję, możecie zrobić to z randomem, możecie zrobić to ze znajomym we dwóch od razu. Odpalacie sobie tą zaznaczoną akcję, zapraszacie, no najlepiej znajomego. I tu jest tak, wy jako host dostajecie niebieski hełm, znajomy, który do was dołączy, dostanie taki beżowy, jasny, nie biały, ale jasny kolor hełmu. Zwyczajnie odpalacie sobie tą akcję, gotowy do gry, potwierdzacie. I teraz tak, żeby zdobyć ten hełm kolosa, nie cały strój, na strój kolosa zrobię może osobny filmik. Jak zdobyć tam spodnie i te z wyposażenia balistycznego, ale tu kolosa. Odpalamy akcję, dostajemy strój kolosa, otwieramy te menu interakcji, wchodzimy w style, wchodzimy w podświetlanie ubrania i sobie spamujemy tam w prawo lub lewo kilka sekund i przez telefon będziemy opuszczać. Jeżeli robicie to ze znajomym, umówcie się we dwóch, że opuszczacie akcję razem, spamujecie tam w prawo 10-15 sekund, 30, ile tam wam się podoba, nie trzeba tak długo. Umówcie się i przez telefon opuszczacie. Czy na pewno chcesz opuścić? Umówcie się ze znajomym, że w tym samym czasie opuszczacie. Chyba że to robicie z randomem, jebał go pies. Spamujecie w prawo, opuszczacie przez telefon, nie pytacie się, czy mu się to podoba, czy nie. Odrodzi was na sesji w stroju kolosa. Tak jak widać, jest całkowity strój kolosa. On niestety po chwili wam no po prostu zniknie. Tu nie chodzi o cały strój, tak jak mówiłem, tylko o hełm. To wtedy rejestrujecie się w Sekuro Surf, wchodzicie w zakładkę tam prezesa, style, zmieniacie strój raz w prawo, raz w lewo, strój wam wróci. Jeżeli tak jest, udajecie się do teleskopu gdzieś. Najlepiej korzystać z teleskopu na plaży. Nie w mieszkaniu, tylko na plaży. I tam się udajecie. Jak jesteście na miejscu, robicie to samo. W Sekuro Surf, czy tam klub motocyklowy. Zarządzanie, styl. I dajecie raz w prawo, raz w lewo. Pokaże się wam strój kolosa. Zamykacie to wszystko, klikacie w prawo przy teleskopie. I tu przy teleskopie czekacie. Tak długo, aż wam zniknie strój. No nie wiecie, czy to 5, 10 sekund, czy 15, zależy jak długo ten strój będzie wam się pokazywał. Ja tu wychodzę z teleskopu i nadal będę w stroju kolosa, czyli klikam jeszcze raz w prawo. I znowu czekam. Musi być tak, że po wyjściu z teleskopu jestem w tych zwykłych portkach, zwykłej koszulce, a mam założony na obie ten hełm kolosa. To jest petarda. I albo sobie zapiszecie ten sam hełm w osobnym jakimś slocie na stroje i będziecie go przy teleskopie zakładali na jakiś osobny strój, lub możecie, tak jak no, ja tu od razu przebiegam koło teleskopu, klikam strzałkę w prawo, krzyżyk w prawo, nie wczytałem między teleskopu, wchodzę w styl, akcje, stroje, zakładam jakiś tam strój, na który chcę go od razu sobie przenieść. Tu w moim przypadku będzie jakiś tam niebieski. Zakładam ten strój, zamykam całą tą interakcję, odchodzę od teleskopu, kolos, maska kolosa, hełm jest na moim stroju, mogę go zapisać jako własny. Kto chce, niech korzysta. I korzystajcie, bo podejrzewam, Rockstar bardzo szybko usunie te akcje. Tak samo na paramedyka, jak i na tego kolosa.